Cześć, Mako, z tej strony Noli. Dzisiaj postanowiłem przejść Minecrafta, ale co 10 sekund będzie spawnował się obok mnie ghast, więc będzie bardzo ciężko. Jeżeli nie chcesz mieć takiej sytuacji, że będą się spawnowały duchy w twoim domu, czyli ghasty, to zostaw łapkę w górę i musisz obowiązkowo zostawić suba, bo słyszałem, że wieczorem będziesz miał przypał, jeżeli tego nie zrobisz. No zostawiaj suba, dobra, lecimy do odcinka. No jesteśmy już na świecie dzisiaj, tak jak powiedziałem, co 10 sekund spawnuje się obok nas ghast, więc mam nadzieję, że przeżyjemy tą trudną misję. Dokładnie spawnuje się za naszymi plecami i na przykład jak jesteśmy pod takim drzewem, to jesteśmy bezpieczni, bo ghasty widzą na... Właśnie, ghasty widzą na 16 kratek, chciałem powiedzieć. One spawnują się cały czas za naszymi plecami, co 10 sekund, jak powiedziałem. Więc nie możemy czuć się w ogóle bezpiecznie. Odwal się ode mnie. Jak widzicie, tutaj problemem może być nawet zebranie głupiego drewna. Mamy wystarczającą ilość, na razie 5 drewna musi nam wystarczyć w zupełności na wszystko. Oj, 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 ktoś się tu zespawnił w nieodpowiednim miejscu. Może to być głośno, bo one się będą spawnowały mi na plecach. A jestem teraz w środku jaskini, więc będą się w ścianie spawnowały, bo spawnują się 5 kratek za moimi plecami zawsze. Dobra, dużo żelaza jest, to się nam też przyda. Wiaderko po pierwsze, jak tu już jesteśmy, mamy źródło lawy, więc spoko. Dobra, piecyk, szybko cyk. Dobra, jolo, przepalaj się. Albo tym też. O. Co ja zrobiłem, jak chciałem to podnieść? Jeju, spokojnie, już. Jakie one są głośne, co jest? O, tu mamy węgiel, dawaj. Czuję, że w tym odcinku może być głośno, więc wam trochę przyciszam. Dobra, to robimy na razie. Coś do walki z mobami, dobra, cyk, cyk. Mamy cały secik, plus wiaderko, dobra, spadamy stąd. Co tu się dzieje, ty? O, czy... za pierwszym razem? Dobra, biorę, bo to się przyda. Spadamy stąd, spadamy. Nie chcemy mieć do czynienia z tymi gastami. Wiadro wody. A pod wodą mnie chyba nie widzą. Jest git, jest dobrze. Mamy taktykę. O nie, on mnie widzi 100%. Ta, widzi mnie, uczy. Co jest nie tak? Minion gasów mnie atakuje. Dobra, jesteśmy kozaki w Minecrafta, damy sobie radę, nie? Chyba wioska nie jest zadowolona, że idę z taką obstawą. Siema, wioska. Przyniosłem wam gasty. Nie, tu kolega na pewno nie jest zadowolony, mówiłem. Dobra, kolego, ja jestem u ciebie na chacie, dobra? Nie przejmujesz się, dobra, dzięki, że mi tu pozwalasz żyć. Zabieramy łóżka też, bo się nam przydadzą do walki potem. Już nie mam jak biegać, czekajcie. Podjedzmy sobie na szybko. Sorry, chłopaki. Ale macie tu jakieś żarcie? Zostaw moje stogi siana, ty. Ej, szczerze powiem, mało tego jedzenia mają bardzo, to może nam nie wystarczyć. Dobra, robimy zapalary na pewno, to jest coś, co nam jest potrzebne. Dobra, tak, jest git, dobra. Wioska wioską, ale my musimy znaleźć jakiś lava lake. Szukamy jeziorka lawa, znajduje dom czarownicy. To nie jest fajne, spadamy stąd. Jezu, ile tych gastów! Odczepcie się ode mnie, proszę was, naprawdę. Co ja wam zrobiłem takiego złego? Okej, złoty blok. Tylko nie wiem, czy ja mogę tym killowym... jest skrzynka. Dobra, jest kill off. Efekt dość 5. Co jest? Dobra, ej, fajne rzeczy mamy tutaj. Dobra, ej, mamy jeszcze na sztabkę żelaza. Koks, dobra, to czekajcie. Robimy sztabkę żelaza, czy nie? Żelazny kill off. Dobra, zrobimy żelazny kill off. Czekajcie, cyk, cyk. Aha, my mamy tylko jedną sztabkę. Dobra, to nie zrobimy. Ale chyba to możemy wydobyć tym. Nie możemy. Nara. Trzech wiaderek lawy potrzebujemy. Skąd tu lawę wziąć? Pójdziemy tym portalem, bo jest prawie cały zrobiony. Tylko trzech wiader... Ale czekaj. Stop. Nie, stop. Przepraszam. Musimy to zniszczyć. Dobra, zniszczyło się. Potrzebujemy raz, dwóch... No trzech wiaderek lawy. Lawy szukamy, lawy. Lawa nas interesuje, sorry. O, chyba widzę. Czekajcie. Mamy lawę, dobra. Tylko trzy razy będziemy musieli przejść z tą lawą, żeby było git. Czekajcie, to wylewamy. To zabieramy. Ja mam łóżko, my możemy się kimnąć. Dawajcie, mam nadzieję, że gaz mnie nie wysadzi. Proszę, gaz, nie wysadzaj mnie. Za łatwo się spało, dobra, nara. No odczepcie się ode mnie. Jezu, tych gastów to już milion tutaj się naryspiło. Dobra, ewidentnie w tym miejscu zrobiło się za dużo gastów. Za dużo gastów. Ja pierdzielę. Możecie też pisać w następnych komentarzach, kim zagra, znaczy, kto się ma spawnić obok mnie, albo co, bo mogą też itemy jakieś. Dobra, mamy portal. Udało się zrobić portal, to jest bardzo dobra informacja, czekajcie. Nie, za dużo. Wchodzimy. Nie wiem, czy to tutaj będzie działać. O, fortecy się zrespiliśmy, co jest? Nie, no dobra, działa ta komenda. Nie, no jeszcze ciemne szkielety, ty, jak ja mam to przy... Nara. Ty, obok twierdzy się zrespiliśmy, w nowym netherze, wiecie jaka to jest, jaka to jest rzadkość? Nie no, błagam. Nie chcę ginąć, proszę. Kurde, tarczy sobie nie zrobiłem. Odważnie bez tarczy, ale dałem radę. Dobra, mamy pierwszego Blaze Roda. Mamy już 3, jest spoko. Co chwilę tylko słyszę, jak gasty umierają. YOLO, 4, wyczyściłem cały. Nie wiem, jak mocno wy to słyszycie, ale jeszcze wam przyciszyłem to cały czas.
Piąta, dobra, jest git. Dobra, mamy szóstą, jeszcze jedna i spadam stąd. Dobra, mamy 7, spadamy, to była ostatnia. Nara, mamy 6 klep. Nie. Przeżyję to? Czekajcie. Dobra, udało się. Jeszcze szkielety ciemne na drodze. Proszę nie patrzcie, jak ich robię. Cyk. Przeskakuję nad nimi, nara. Proszę, tylko nie gasty. Dobra, zatkamy się tak, 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 tak. Dobra, powinno być git, powinniśmy uciec. Dobra, mamy misję, Blaze, udało się, ale to na farcie giga. Zabieram stąd mój kill off. Dobra, cyk. Mój crafting też. I trochę drewna, please. Dobra, spaduwa. Idziemy do jakiegoś bezpiecznego domu. 17 minut dopiero nagrania, a my mamy już 7 pałeczek blaze'ów. Co jest? Jeszcze mamy utrudnienie w postaci gastów, które walą do nas co 5 sekund. Sorry, wioska, sorry. Nie chciałem. Golem, zajmij się nimi, proszę. I co? O kurde, najgorsze jest to, że muszę jeszcze raz tam wrócić, bo zapomniałem, że tutaj nie ma statywu alchemicznego i że będę miał za mało. Tak, gdzieś spadł, to ja idę z tobą, byku, nie chcę na to patrzeć. Dobra, zrobimy sobie więcej chleba i teraz tak. Masz pracę? Nie masz, super, to wiesz co, ja mam dla ciebie giga fajne zadanie, patrz, skopuję cię w dół. Nie no, gdzie ty idziesz, gościu, wracaj. Dobrze, dobrze, super. Będziemy mieć go teraz bezpiecznego, nigdzie nam nie ucieknie. Dobra, gość nam sprzedaje, super. A ty będziesz alchemikiem, co? Dobra, idę po drewno, chłopaki. Tu mam swoich ziomków. Idę po drewno im ogarnąć i zaraz przychodzę. Nara. A wiecie co, ja pozbieram drewno i zaraz się z wami widzę. Myślę, że jak będzie się coś ciekawego działo, to MRC wam to pokaże na pewno. Bo na razie to dostaję w łeb ciągle. O, tu mogę sobie na luzie drewno pokraść, super. No ile gastów? O, tu mam fajny las, żaden gaz mi nie przeszkadza, jest kozak. No, nie przeszkadza, właśnie z tej ziemi się wyłonił fireball. Pa! Pa jak schowany. No nie, no proszę cię. Spadamy do domu. Całe zło zostało na razie w tamtym leście. O, co tu się stało, ty? Dobra, chłopaki, mam towar. Dawaj, ile wlezie. Lecimy, stary, na maksa. 24. Kupimy na pewno cię łuk jeszcze. Dobra, 28. Teraz tak. Levelujemy naszego gościa. Na pewno jeszcze się nie dowiemy, czy nam da. Ale fajnie, jakby nam dał. Dawaj, fireball, mam pomysł. Ale nie w mój dom, nie w mój dom. Nie, jak tym jest stąd? Musimy go zniszczyć. Robię to dla naszego domu, panie Mariuszu. Nie denerwuj się. Panie Mariuszu, potrzebujemy 4. Potrzebujemy mocno. Jak wy się wydostali? Co jest? Co tu się stało? Nie. Chłopaki, nie zgincie, tylko błagam was. No nie. Dobra, jak najdalej od wioski, chodźcie. Potrzebujemy tak, potrzebujemy szybko tak i tak. Dawajcie, cyk. Dobra, tak. Dawaj, szybko to, zamieniamy. I szybko siekierki potrzebujemy, dobra, cyk. Jest upgrade. Dobra, jest koks, jest dobrze. Bo teraz tak, możemy ten blok złota zabrać. Ten blok złota. Musimy i tak wejść do netheru jeszcze, no niestety. To złoto też możemy zabrać. Nara. Dobra, cyk. Nie widzisz. Zdążę, dobra, zdążyłem. Szybko na chatę się przespać. Dobra, śpimy na całe szczęście. Ty, to jest najcięższy challenge naprawdę w historii. Muszę chronić moich wieśniaków. Dobra, z tobą chcę. Mam dla ciebie złoto, dobra, dzięki. Dawaj, powiedz, że się zamienisz. Daj enderperły, że... Nie. Zdałem sobie tu swój taktyczny piecyk. Niech się gotuje, dobra. Nie żyje. Wymieniamy i nie wymieniamy. Otwarty dach, gaz latają, ja idę spać, nara. No daj mi spać, dobrze, dzięki. Stack strzał jeszcze, dzięki, dobra. Teraz szukamy, robimy alchemika. O, jest zamknięty, jak dobrze, stary, jak dobrze. Ty alchemia, you know, jesteśmy zamknięci, gościu. Jeszcze jeden, dobra. Ty nigdzie nie wychodzić, ty rozumieć. Ty nie możesz być, bo na dworze niebezpiecznie, stary. Przejdę niebawem, zostań w domu. Sorry, byku, muszę zdobyć jakąś nową siekierkę. Dobra, dzięki. Co ty tu robisz? Nie opłacało się, oczywiście. Stary, szybko, bo zaraz nas będą strzelać do nas. Gdzie jest twój brat? Tutaj? Nie możesz tradować, nie masz wyjścia, ta? Dobra, idziemy do mojego człowieka. Powiedz, że ty mnie nie zawiedziesz, byku. Jesteś moim człowiekiem, rozumiesz? Józef, w tobie ostatnia nadzieja. Nie, Józef, masz robić. Józef, wracaj do pracy. Nie, ty nie. Józef, jesteśmy tylko my. Wracaj do domu lepiej, byku. Mam dość tej wioski, nie będę tu zdobywał w taki sposób. Nie, wracamy do netheru. Będziemy z piglinami handlować za złoto.
Nie. Jeżeli chcecie, żebym kontynuował ludziska to wyzwanie, żebym zrobił je jeszcze raz, spróbował, bo mieliśmy trochę pecha, przez to przegraliśmy tylko. Stawcie łapkę w górę i co ja mogę wam powiedzieć? Nie udało się. I napiszcie, co o tym myślicie. Może poprawimy to razem. Może macie jakiś inny pomysł, w sensie, żeby było łatwiej, bo generalnie to jest najtrudniejsze zadanie. A jeżeli tutaj dobijemy 30 tysięcy łapek w górę, to robię livestream, gdzie próbuję przejść Minecrafta właśnie z tymi gastami. Także od was zależy. Zostawcie łapkę, komentarz. Mi wystarczy. Nara.